cisza jest aż trochę przerażająca. Próbujemy złapać stopa, aby dzisiaj jeszcze przed wieczorem dotrzeć do miejscowości Aquatica. Dotarłem do Cajamarki. Nie przewidziałem jednego, może dwóch. Mianowicie Cajamarka jest na 3,5 tysiąca metrów, a ja przyjechałem z wybrzeża, więc mogę mieć niezwykłe problemy oddechowe. A powtórę, z racji na to, że jesteśmy na 3,5 tysiąca metrów, to niestety jest tutaj 8 stopni z 35. A ja zgubiłem bluzę, kurtki nigdy nie miałem, więc jestem w trzech koszulkach bieliźnie termicznej, dwóch parach spodni i poncho. Także jak tylko się otworzy jakiś targ, lecę kupić sobie poncho z alpaki, bo inaczej tu się nie da. A później idziemy na miejsce skatowania ostatniego Inki, Atahualpy. Moi drodzy, siedzę sobie na schodkach i piję gorącą herbatę, bo tutaj inaczej się nie da. Nie mogę powiedzieć, jest bardzo przyjemnie, natomiast rzeczywiście przy przeniesieniu się z tych 35 stopni z wybrzeża, z tak naprawdę poziomu oceanu na 3,5 tysiąca metrów, 8 stopni, jest delikatny szok. Po godzinki miałem bieliznę termiczną, co prawda nie mam ani bluzy, ani kurtki. Ale będę musiał sobie poradzić. Zaraz pobiegnę na targ inkaski i kupię sobie poncho z alpaki prawdopodobnie i czapkę inkaską. Wszyscy tutaj chodzą w tych śmiesznych, uszatych czapeczkach z wełny alpaki lub lamy. W każdym razie ciekawostka jest taka, że udało mi się ten hotel wyhaczyć za 17 zł za nocleg. Jest to dobra cena jak na Peru. Oczywiście jest to pokój wieloosobowy, 12-osobowy. I co jeszcze ciekawsze, udało mi się już zarezerwować mój nocleg, a dokładniej 3 noclegi w Cusco. Czeka mnie długa podróż do Cusco i 3 noclegi w Cusco na promocji w hotelu za pokój jednoosobowy, prywatny, ze śniadaniem wyliczonym w cenę zapłaciłem 35 zł. Ale nie za jedną noc, tylko za trzy, za wszystkie trzy noce 35 zł. Także podejrzewam, że oferta ta wygląda mniej więcej na zasadzie kup śniadanie, pokój dostaniesz gratis. Takich ofert proszę więcej. A tymczasem rozgrzewam się herbatką, zjem sobie szybkie śniadanko i biegnę na miejsce schwytania ostatniego władcy plemienia Inków, Atahualpy. Od chwili mojego przyjazdu do Cajamarki zachwycam się tym, jak budowano tutaj domy. Większość domów jest zbudowana właśnie w ten sposób, czyli z gliny zmieszanej ze słomą. Przypomina to trochę technologię budowania domów, starych domów poniemieckich, które możemy spotkać na zachodzie Polski. Miałem przyjemność wychowywać się w jednym z takich domów i wracają one teraz do łask, ponieważ nie tylko są ekologiczne, ale także świetnie trzymają ciepło. Mam nadzieję, że będzie takich coraz więcej. No! To idziemy na Mercado kupić poncho, może czapkę. Zobaczymy, co wyjdzie. Ale jest cudownie. Siedziała przy drodze starsza inkaska pani, sprzedając sery i tworząc włóczkę. Chciałem zrobić filmik, jak tę włóczkę robi, bo była ubrana w tradycyjny strój z Cajamarki, ale powiedziała, że... No, powiedziała. Nie mówiła po hiszpańsku, tylko w języku keczua. Natomiast stwierdziła, że za 30-sekundowy filmik, jak robi włóczkę, prosi ode mnie 10 soli, czyli cenę za standardowy obiad. Chciałbym jej dać, ale z racji na mój stan aktualny budżetowy musiałem odmówić. Może uda mi się znaleźć inną taką panią.
Kolejna ciekawostka, szanowni państwo, mianowicie szedłem właśnie na Mercado kupić wcześniej wspomniane już rzeczy i szedłem przez Plaza de Armas, czyli plac główny w Cajamarce, a tutaj europejska oliwka i to bardzo stara. Nie spotkałem jeszcze na tym kontynencie oliwki, mam nadzieję, że będzie ich więcej. Kto wie, zobaczymy. Moi drodzy, dotarłem do Plaza de Armas, czyli samego centrum Cajamarki, główny plac. Plac, w którym miały miejsce wydarzenia w 1532-1533 roku, kiedy to schwytany i zamordowany w brutalny sposób został ostatni Inka, czyli władca plemienia Inków. Atahualpa urodził się jako syn Inki, Huayna Capac i ekwadorskiej księżniczki Toctococa. Urodził się 20 marca 1497 roku w Quito, stolicy ekwadorskiej, i nie było mu pisane rządzić Imperium Inków. Władzę nad obszarem inkaskim rozciągającym się od Ekwadoru aż do połowy Chile objął jego brat Huascar, na cześć którego nazwany został najwyższy szczyt Peru, czyli Huascara. Atahualpie dostało się jedynie rządzenie Ekwadorem. Atahualpa postanowił jednak stoczyć z bratem walkę o tron inkaski, którą ostatecznie wygrał w 1532 roku. Nie dane mu było jednak rządzić długo tym państwem. 15 listopada 1532 roku do Cajamarki wkroczył Pizarro razem ze swoimi konkwistatorskimi wojskami. Pomimo zatrważającej przewagi Inków, wynik bitwy był oczywisty. Hiszpanie dysponowali nie tylko końmi, ale także bronią palną i armatami. Francesco Pizarro miał do dyspozycji około 250 żołnierzy, a Atahualpa dysponował ponad 4 tysiącami. Decydująca bitwa trwała zaledwie pół godziny i zakończyła się dotkliwą porażką Inków. Francesco Pizarro stracił zaledwie 150 żołnierzy, kiedy Atahualpa stracił całe 4 tysiące wojowników. Oczywiście zakończyło się to pojmaniem inkaskiego władcy. Został on zobowiązany do dostarczenia okupu za uwolnienie siebie w wysokości jednej komnaty wypełnionej złotem i dwóch komnat wypełnionych srebrem. Udało mu się to zobowiązanie wypełnić w ciągu 9 miesięcy. Kiedy po 9 miesiącach dostarczył Pizarrowi komnatę złota i dwie komnaty srebra, Francesco Pizarro stwierdził, że nie jest bezpieczne wypuszczanie Inki na wolność i skazał go na śmierć przez spalenie na stosie. Pizarro oczywiście nie mógł po prostu skazać Atahualpy na śmierć na wszelki wypadek, dlatego stworzył linię oskarżenia, oskarżając Inkę o kazirodztwo, co było tradycją w inkaskiej rodzinie królewskiej, a także o poligamię, praktyki okultystyczne czy wydanie wyroku śmierci na swego brata Huascara. Atahualpa został jednak przed śmiercią ochrzczony jako Juan de Atahualpa i dlatego władcy konkwistadorów jego śmierć przez spalenie na stosie została zmieniona na śmierć przez uduszenie. Po śmierci Atahualpy Hiszpanie stworzyli w Imperium Inkaskim marionetkowy rząd, na czele którego postawili dwóch kolejnych braci Atahualpy, czyli Tupac Hualpe oraz Manco Inkę. Oczywiście pod rządami marionetkowego hiszpańskiego rządu Imperium Inków już nigdy nie zjednoczyło się do obszaru od Ekwadoru po Chile, obejmującego 12 milionów mieszkańców. Imperium Inkaskie zostało rozbite, a Atahualpa był ostatnim władcą Inków. Ostatnim wolnym Inką. Musicie przyznać, drodzy widzowie, że mur, który widzicie w tym momencie przed sobą, został bardzo dobrze wprowadzony w przestrzeń miejską i prezentuje się naprawdę nieźle, a jest najstarszym murem w Cajamarce, sięgającym aż XVII wieku, kiedy został wybudowany przez Hiszpanów jako mur obronny miasta. Dostałem się do obiektu. Niestety podwójna maseczka musi być. Natomiast jesteśmy we wnętrzu murów kościoła Belen. I
na którymś z tych placów został stracony Atahualpa i zaraz poszukamy tego placu. Dajcie mi chwileczkę. Zaraz pokażę wam miejsce, w którym zginął ostatni, wolny Inka. W tym momencie dotarłem do jednego z najważniejszych miejsc w Cajamarce, mianowicie do komnaty, oryginalnej komnaty, jednej z trzech, w której Atahualpa został zobowiązany złożyć 6 ton złota i 11 ton srebra. Komnata jest niewielka, natomiast jeżeli wyobrazić ją sobie w pełni wypełnioną złotem i srebrem, robi niesamowite wrażenie. Niezwykła historia tego miejsca wiąże się nie tylko z faktem, że trzykrotność tej komnaty wypełnionej złotem oraz srebrem przekazano została Francescowi Pizarro jako okup za życie Atahualpy, ponieważ co więcej, przed murami tejże komnaty sam Atahualpa przywiązany do pala został uduszony przez hiszpańskich wojowników. Można więc powiedzieć, że w tym kamiennym kręgu Europejczycy zabili nie tylko samego Atahualpę, ale także historię i kulturę tego ważnego 12-milionowego narodu, który władał Ameryką Południową przez kilkaset lat. Jednego z najsłynniejszych malarzy z Cajamarki, który tworzył dzieła bazujące na kulturze inkańskiej, kulturze peruwiańskiej. Zaraz wam kilka z nich pokażę, ale są naprawdę niesamowite. W bardzo ciekawy sposób pan Andres Ceballos oddał tutejszą kulturę. A oto dzieło pana Ceballosa o niezwykle wdzięcznym tytule Tryptyk z okazji 2000 rocznicy narodzin Pana naszego Jezusa Chrystusa. Lekko przydługi, natomiast musicie wybaczyć, gdyż z hiszpańskiego tłumaczyłem go na własną rękę. Ruszyłem w drogę do Kusku, która potrwa 39 godzin. 39 godzin w autobusie. Spróbuję zrobić wam relację, jak się trzymają moje nogi, jak się trzyma moja głowa i mój organizm, ale nie będzie to łatwe zadanie. 1900 km autobusem, bez przesiadki. Będzie połowa drogi. Thank you.
Jak wiecie, Cajamarca jest w górach, ale z racji na to, że jest 1900 km od Cusco, musieliśmy zjechać z Andów na Panamericanę, czyli najdłuższą drogę na świecie, która biegnie wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej, pacyficznego wybrzeża. Dlatego zjechaliśmy i przez cały czas jechaliśmy na południe Panamericaną. Teraz jest 25 godzina mojej podróży. Z niewiadomych mi powodów musieliśmy zmienić autobus. Natomiast no cóż, przesiedliśmy się z bagażami i jedziemy dalej. Jeszcze tylko kilkanaście godzin. No słuchajcie, 27 godzina jazdy, jeszcze tylko kilka godzinek. Tylko kilka. Tylko 10 godzinek jazdy autobusem, ale powiem wam, że mój tyłek zastanawia się bardzo poważnie nad sensem swojego istnienia i nad racją bytu, bo... Słuchajcie, zatrzymaliśmy się na chwileczkę w miejscowości Nazca, dlatego szybko coś tutaj dla was nagram. Nazca jest jednym z ważnych miejsc dla Peru, dlatego że obok Nazca znajduje się pustynia, na której znajdują się z kolei nieznanego pochodzenia rysunki stworzone prawdopodobnie pomiędzy 500 a 900 rokiem po Chrystusie przez kulturę Nazca. Co ciekawe, Peruwieńczycy wymawiają to Z i S jako nieme, dlatego wymawiają to jako Nazca, a Cusco wymawiają jako Cusco. Taka ciekawostka o peruwiańskim akcencie języka hiszpańskiego. Słuchajcie, jest czwarta w nocy. Wyjechaliśmy z lotu w góry w autobusie z jakichś 6 stopni. Wszyscy tu umieraliśmy, no po prostu przykryłem się pączą i jeszcze za mało. Zdaliśmy, że mnie coś mnie obudziło. No ale nic, może jak dotrzemy do Cusco, to mój hotel będzie w miarę znośny. Mam nadzieję. Bo już 32 godzina jazdy. Już coraz bliżej. Ostatnie 5 godzin. Jak widać, droga przez Andy rządzi się swoimi prawami. W tym miejscu, akurat wysoko w górach, gdzieś na 2500 metrów, rzeka zmieniła bieg i po prostu zaczęła przekraczać drogę krajową. Także przejeżdżamy przez rzekę i no cóż, ciśniemy do Cusco. Słuchajcie, zatrzymaliśmy się w jakiejś miejscowości małej w górach, w Andach. Zostały nam jeszcze 3 godziny do Cusco i zatrzymaliśmy się w takim miejscu, gdzie jest malutki lokalny targ z tradycyjnie inkasko ubranymi kobietami, które siedzą, przygotowują choclo, czyli ciasto z kukurydzy, które się podaje z serem. Serwują owoce. Coś pięknego, ale widoki są naprawdę zapierające dech w piersiach, dlatego pokażę wam trochę tego, jak wyglądają okolice Cusco. Bo samo Cusco wszyscy znają ze zdjęć, samo Cusco i Machu Picchu. A tutaj jest prawdziwy folklor. Tutaj się dzieje najwięcej. Drodzy, udało się. Dotarliśmy do Cusco. Jak na razie pada, deszcz, plucha. Strasznie dużo śmieci na ulicach, ale nie wjechaliśmy do historycznego centrum, także myślę, że to jest kluczowy powód, dlaczego aktualnie nie ma tak pozytywnych wrażeń. Natomiast Bogu dzięki, 39 godzin dojechałem do Cusco. Muszę trochę odkształcić moją dupkę do stanu poprzedniego, bo aktualnie jestem płaski niczym deska, a tymczasem lecę szukać hotelu. Thank you.
na koniec jeszcze mały pozytyw. Prawdopodobnie w ostatnim czasie do Cusco zawitała pani Edyta G. No, co tu dużo mówić.